Hallo. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy troszeczkę wcześniej, ale znałem, że na spokojnie sobie przetestuję, czy wszystko działa. Zatem jeżeli ktoś już jest, to prośba o informację, czy mnie słychać, czy mnie widać. Będę wdzięczny za jakąś informację. Czy wszystko jest dobrze? Ciekawy. Mam tu jakiś błąd i nie jestem pewien, czy wszystko jest ok. Dobra, Oskar pisze, że słychać. Cześć, Oskar. Dobra, skoro widać, skoro słychać, to będziemy lecieć do przodu. Teraz tak, jedna uwaga, bo trochę mi dzisiaj zaczęło rozkładać i przyznam, że nie czuję się w idealnej formie, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok, ale jeżeli już, to. Prośba o cierpliwość, nie? bo czasami może mi gdzieś tam zabraknąć delikatnie mówiąc po myślunku, bo jednak no, czujesz, że, że coś się dzieje. Zatem zatem będziemy lecieć. Godzina 11, zatem nie przedłużamy. I teraz tak, to, co jest tematem dzisiejszym, to przede wszystkim narzędzia AI. Które w ostatnim czasie stały się dosyć modne, dosyć popularne. Pokażę, jak możemy wykorzystać te narzędzia, które w tym momencie są dostępne, plus parę innych rzeczy. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia, bo chcę się upewnić, czy wszystko tutaj dobrze działa. Jeszcze sobie zerknę. Dam oczywiście chwilkę też osobom, które, jak zawsze, się spóźniają. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał, lecimy. Tym bardziej, że z tego powodu, że wsiada mi powoli gardło, to będę starał się jednak dzisiaj dosyć szybko z tematem polecieć. I teraz, tak. Jedno narzędzie, które sobie przetestujemy, to jest narzędzie, które podejrzewałem, że nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to, można powiedzieć, że już w tym momencie klasyka, jest to po prostu ChatGPT. ChatGPT, który. Wygląda następująco. Kiedyś już zresztą pokazywałem to narzędzie, pokazywałem, jak można z niego korzystać. I przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że to narzędzie może nam znacząco pomóc w pracy na różne sposoby. Możemy sobie stworzyć, znaczy poprosić ten ChatGPT GPT o wygenerowanie jakiegoś kodu, jakiegoś skryptu. I teraz pokażę takie przykłady, do czego możemy ten ChatGPT GPT użyć. Przykładowo, nie wiem, jeżeli ktoś był wcześniej na tym live, na którym kiedyś były problemy z dostępnością, to stworzyliśmy sobie coś takiego, że poprosiliśmy ChatGPT o wygenerowanie nam kodu Pythona. Jak to wyglądało? Mniej więcej tak. To działa wszystko jak standardowy chat, czyli po prostu piszemy wiadomość i następnie oczekujemy zwrot. I przykładowo teraz byśmy chcieli, napisz mi kod w Pythonie który wykona backup, niech będzie na przykład home, e, home prefix, dobra. strzapy totalnie katalog, ale to jest totalny przykład. E, bo teraz to co się dzieje, to przede wszystkim ChatGPT generuje pewne informacje o to przykładowy kod, tak, oczywiście opisuje nam, co on w tym momencie tworzy. Natomiast to co nas najbardziej będzie interesowało, to oczywiście kod. I kod wygląda następująco. I teraz tak, mamy coś takiego, to jest oczywiście tworzone. Naturalnie wypadałoby mu jeszcze wskazać lokalizację, do której ten backup powinien wykonać. Jak widzisz w tym przypadku mamy tutaj backup dir. Przede wszystkim tutaj też jest source deer, czyli ścieżka, o którą poprosiliśmy, czyli home, brief i następnie ścieżka do wymyślona przez ChatGPT z taką sugestią, gdzie mogłoby się to znajdować, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, przynajmniej osoby, które działają na Linuxie, że takiej ścieżki o nazwie po prostu ścieżka nie ma na Linuxie. Zatem to by nie zadziało, ale naturalnie w tym momencie moglibyśmy sobie ten skrypt zmodyfikować. Dlaczego to pokazuję? Przede wszystkim dlatego, że już w tym momencie mamy piękną prezentację tego, jak to może nam ułatwić pracę, bo zamiast teraz siedzieć i to wszystko wprowadzać, to możemy taki prosty skrypt, sobie przygotować za pomocą ChatGPT. Natomiast warto wiedzieć też o jednym, bo jeżeli chodzi o ten ChatGPT, to mamy dwa modele. Jak uruchomię sobie całkowicie nowy Chat, to mamy tutaj coś takiego: ChatGPT w wersji 3.5 i wersji 4. Dlaczego to jest tak zrobione? To jest oczywiście starsza wersja. i One różnią się tym, że m.in. Chat, właściwie nie Chat, tylko po prostu model GPT 3.5. Ma mniejszą ilość danych, zatem te odpowiedzi mogą być troszeczkę słabsze. Natomiast ten, ten model działa szybciej. Zresztą, możemy sobie teraz przetestować. Jeszcze wrócimy do tego zapytania i zobaczymy, jak będą, jakie będą efekty. Skopiujemy sobie to zapytanie i przetestujemy GPT 3,5. Lecimy. No, jak widzisz, w tym momencie to działa jak burza, nie? przynajmniej w porównaniu z tym yy, z tym wcześniejszym, gdzie musieliśmy czekać na generowanie. Natomiast tu odpowiedzi mogą nie być tak, aż tak dokładne, dlatego że wersja 3.5 posiada po prostu mniejszą ilość danych. Natomiast jak chcemy coś na szybko, to jak najbardziej możemy się pobawić tą wersją 3.5. No i z tego co wiem, to 3,5 też wymaga mniejszej liczby tokenów. Tokenów. Tokeny są wykorzystywane do tego, żeby zasilić nasze, nasze żądania, nasze zapytania. Bo oczywiście też w tym przypadku, jak korzystamy z GPT, to wypada też kupić odpowiednią subskrypcję. Zatem tak to wygląda. I, i w tym momencie moglibyśmy już. Ten chat GPT wykorzystać do tego, żeby zautomatyzować sobie pewną pracę. Naturalnie, jeżeli chodzi o Pythona, nie będziemy teraz tego tematu rozwijać. Rozwijałem to już we wcześniejszym live. Oczywiście ten live wcześniejszy nagrał się w średniej formie, natomiast jeżeli będziesz chciał zobaczyć, jak to tam wyglądało, to zachęcam cię do tego, co było wcześniej, czyli deploy na produkcji część czwarta. Swoją drogą myślę o tym, żeby jeszcze raz to nagrać, po prostu już tym razem nie w wersji live, żeby. Wszystko dobrze działało, i żeby też pokazać dokładnie to, co chciałem zaprezentować w tamtym, tamtej części. Natomiast, jedynie zwracam uwagę na to, że to jest narzędzie, które ma za zadanie nam ułatwić pracę. Nie możemy w nim, na nim polegać w 100%. Nie mamy pewności, że w tym momencie to, że wykorzystamy taki kod, że wszystko zadziała poprawnie, że te biblioteki, które tutaj zaimportujemy, będą bezpieczne dla naszego serwera. Zatem, uruchomienie tego teraz na naszym serwerze bez sprawdzenia przetestowania nie byłoby najrozsądniejsze. Bo oczywiście jesteśmy adminami i robimy wszystko, żeby działało schludnie, żeby działało bezpiecznie. Natomiast przejdziemy teraz do Ansible'a, bo ostatnio działamy głównie z Ansible, z Ansible. Pokazywałem w ostatnim czasie dużo na temat Ansible'a i teraz też pokażemy sobie, jak możemy wykorzystać ten właśnie ChatGPT do tego, żeby stworzyć playbooki w Ansible. Natomiast Jedna uwaga bo naturalnie możemy teraz chcieć wykorzystać te modele. I jeżeli chcemy mieć bardziej precyzyjne odpowiedzi to jednak sugeruję w tym momencie GPT-4 do tego żeby mieć bardziej konkretne odpowiedzi i teraz coś takiego sobie zrobimy. Zrobi, poprosimy GPT o stworzenie nam playbooka. Stwórz playbook do Ansible który co możemy chcieć. No nie, może będą jakieś sugestie na czacie, a może nie, jak macie pomysł, to śmiało. Natomiast ja w tym momencie podrzucę coś takiego: służb Playbook do Ansible, który zainstaluje usługi serwera Apache oraz MySQL na, na czym będzie? No, na przykład na REDHacie, albo nie, zostawimy po prostu na Linuxie. Zostawimy tak, żeby było ciekawie. Stwórz mi tutaj, o, coś takiego i zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. I tu od razu dodam, że jeżeli chodzi o ChatGPT, to nie działa to tak jak internet, że w tym momencie mamy informacje na temat tego, czego ogólnie się teraz używa, czyli ChatGPT nie ma dostępu do internetu, nie może sobie podejrzeć, jakie playbooki są wykorzystywane. To na czym bazuje. Ta aplikacja, to narzędzie to jest wiedza z 2021 roku, co oznacza, że jeżeli w międzyczasie pojawiły się jakieś nowe moduły ansiblowe, jakieś aktualizacje, to ChatGPT o tym nie wie. I dlatego też warto pamiętać o tym, że pewne rzeczy trzeba zaktualizować. I teraz spójrzmy, co nam wygenerował ten, ten, ten chat. Jak widzisz, w tym momencie mamy kilka tasków, ładnie opisane. I też mamy co? Mamy. Instalację za pomocą apta, Apache, następnie MySQL Server. Czyli możemy się domyślić, że w tym momencie postanowił instalować te usługi na Debianie, ale może być tak, że my nie chcemy Debiana. Może być tak, że my chcemy zainstalować nasze usługi na serwerze z rodziny Red Hat. Zatem stworzymy modyfikację, albo inaczej, nie będziemy tego kopiować, tylko poprosimy go o zmodyfikowanie. Modyfikuj. Mi ten Playbook pod serwery z rodziny RED hat. Zobaczymy, co będzie. A week herpaty w międzyczasie. Gardło siada niestety. Tak to jest, jak człowiek postanowi być na live. Nie zawsze można być wszystkiego pewnym. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jak widzisz w tym przypadku. W tym przypadku pisze nam tu ChatGPT o CentoSie. No i tu możliwe, że a właściwie na pewno. ChatGPT nie wie o tym, że CentoS już nie działa w takiej samej wersji jak wcześniej. I co tutaj się dzieje? No przede wszystkim mamy tu w tym momencie informację o tym, że ChatGPT będzie chciał instalować nam DB Server. Ci, którzy działają na serwerach z rodziny RHEL wiedzą, że o ile wcześniej MariaDB była wykorzystywana i był to odpowiednik MySQLa na chociażby CentOS-ie, to w tym momencie, jeżeli zechcemy coś takiego zainstalować na nowszych wersjach naszych serwerów, to niestety wykroczy nam się w tym momencie błąd i ten playbook nie zadziała, bo nie ma już czegoś takiego jak MariaDB, przynajmniej oficjalnie. Zatem musielibyśmy w tym momencie zmodyfikować taki playbook, co oznacza, że. Tego typu narzędzia oczywiście nie zwalnia nas myślenia, bo po pierwsze musimy w tym momencie przetestować ten playbook, czy on dobrze działa na środowisku testowym, zanim wdrożymy go na produkcję, oczywiście, o ile mamy taki zamiar. Natomiast druga sprawa to też przejrzeć te wszystkie zadania i upewnić się, że te zadania rzeczywiście działają. A gdyby się okazało, że uruchomimy ten playbook i pojawi się nam błąd w związku z tą paczką, no to też musimy wiedzieć, jak ją naprawić, co zrobić. Zatem dalej ta wiedza administratora jest potrzebna. Natomiast to jest jak najbardziej pomocne narzędzie w tym momencie, bo wystarczy, że zmodyfikujemy chociażby tą paczkę w tym miejscu. No i można powiedzieć, że mamy Playbook gotowy. Natomiast możemy pójść o krok dalej i poprosić naszego, naszego kolegę tutaj, asystenta, do stworzenia inwentory. Na przykład poprosimy go o coś takiego. Stwórz. Inwentory do Ansible. Na bazie poniższego CSV. I oczywiście to, co teraz robię, nie jest Mega Security, bo wklejam oczywiście hasła. Ale tak jak mówię, liczę, że jeżeli już to wrożysz na produkcji, to wiesz, jak odpowiednio sobie zabezpieczyć swoje dane. Natomiast teraz Ci pokażę przykład, jak to może zadziałać. Zatem Enter i zobaczmy, co nam wymyśli Chat GPT. Jeszcze fajnie by było, w sumie nie fajnie. Podejrzewam, że jakbyśmy teraz napisali do chat GPT, żebyś, tutaj gdybyśmy zmodyfikowali to polecenie tak, żeby nam wysłał tylko kod, bez opisywania tego, no to pewnie byśmy mieli szybsze zadanie. I teraz otrzymaliśmy tego typu odpowiedź. I to jak najbardziej ma prawo zadziałać. Natomiast może być tak, że chcemy inwentory w formacie YAML. Przynajmniej ja osobiście wolę korzystać z inwentory w formacie YAML, bo to jest dla mnie o wiele bardziej przejrzyste. Aha, ale widzisz, dodatkowo jeszcze ChatGPT teraz zasugerował, żeby użyć Ansible Vault. Co oznacza, że mamy w tym momencie piękne rozwiązanie, bo dodatkowo jeszcze ChatGPT proponuje nam jak zabezpieczyć nasz serwer. No wydaje mi się, że lepiej być nie może. Zerknę szybko na czat, czy coś się dzieje, dalej się pyta, czy będzie nagranie. Tak, będzie nagranie, bo, bo to jest oczywiście, to, jeżeli chodzi o tą serię Deploy, na produkcji zawsze są nagrania. Dobra, za długo się produkuje w tym momencie, zatrzymamy. Jak widzisz, przycisk, użyłem tego przycisku poniżej. Możemy zatrzymać, jeżeli już mamy odpowiedź, która nas interesuje na temat. Ja w tym momencie mam taki inwentory i chciałbym w formacie JAN, zatem poprosimy go. Przerób mi to inwentory na format YAML. I dodamy teraz taki dopisek. Co możemy dodać? Podaj mi sam kod. Daruj sobie komentarze i opisy. A teraz trochę jesteśmy niemili. Jak sztuczna inteligencja przejmie panowanie nad światem, to podejrzewam, że może o tym sobie, może to zapamiętać. I zobaczmy, co mamy teraz. Dobra, tworzone jest coś: parasolka, root, dobra. To teraz przejdźmy na terminal i spróbujmy to odpalić. Mam tutaj serwer Ansible'owy. Stworzymy sobie nowy katalog, niech to będzie GPT. Wejdziemy do tego katalogu i teraz skopiujemy sobie te kody. Skopiujemy sobie te kody. Tu jesteśmy? Nie, nie tu jesteśmy, to jest jakieś inne okno. Dobra, tu jesteśmy. Zrobimy najpierw plik z Inventory z tym, przetestujemy czy tu wszystko dobrze działa. Nano. O dobra, rozjechało mi się teraz. Nie. Zrobimy to inaczej. Przykleję sobie. O, teraz powinno być ok. Ok, dobra, mamy inwentory. Jeżeli nie wiesz, o co tu chodzi, to zachęcam Cię do tego, żeby sobie przejrzeć wcześniejsze moje warsztaty dla osób początkujących z Ansible. Ale w skrócie jedynie dodam, że plik Inventory to jest taki nasz plik, gdzie informujemy Ansible na temat hostów, do których ma się odwoływać. Czyli jeżeli bazujemy na jakichś serwerach, urządzeniach sieciowych, to tu musimy mu wprowadzić dane. I tylko, że oczywiście w tym przypadku, jak podajemy hasło w otwartym pliku tekstowym, nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że nie muszę tego tłumaczyć, ale do tego są chociażby narzędzia typu Ansible Vault, które proponował przed chwilą ChatGPT, żeby użyć. Natomiast, jako że w tym momencie nie jedynie nie robimy sobie laba, to jak najbardziej możemy czegoś takiego użyć. Zapisujemy ten nasz plik, i co jeszcze? Użyjemy teraz kodu. Ten kod, który tu był. Zostawimy to MariaDB, żeby tu. Wygenerować błąd. Zatem zrobimy sobie playbook. Test. .yaml. O! Dobra. E, mój umysł dzisiaj słabiej pracuje. To było to. E, I teraz. Teraz jest ok. MariaDB, Tak, teraz będzie OK. I uruchomimy tego playbooka. Na pewno się sprawdzę. Tak, wszystkie dane mamy. A Playbook minus i inwentory i test.yaml Co to robi? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o komendę Ansible Playbook, to jest. Oj proszę, coś tutaj nam się nie zgodziło. A nie wykryło hostów, ale o tym za chwilę. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten Ansible Playbook, to jest to narzędzie, które ma za zadanie uruchomić Playbooki. Playbook określamy właśnie w takim pliku. Natomiast tu mamy inwentory i wskazujemy je po prostu za pomocą flagi. Minus i. Dobra, wróćmy do tego kodu. Zobaczmy. Your target hosts. Hosts. Zobaczmy, jak wyglądają nasze inwentory. Hosts. All. Ehm, I teraz cóż, no wystarczy, że w tym momencie zmodyfikujemy nasz hosts. All. Ale możemy się w coś innego, bo jeżeli już testujemy w tym momencie Chat GPT, to możemy zrobić coś takiego. Skopiujemy sobie to i zapytamy Chat GPT, co on nam doradzi. Co on nam doradzi, żeby z tym zrobić. Zatem mam taki błąd podczas uruchomienia tego playbooka. Oczywiście, jeżeli masz doświadczenie, jeżeli kiedykolwiek używałeś Ansible, to wydaje mi się, że to nie jest w tym momencie dla ciebie nic magicznego, będziesz wiedział, jak zmodyfikować ten plik inwentory. Natomiast, jeżeli się dopiero uczysz, to korzystanie z takich narzędzi będzie jak najbardziej OK. No i właśnie stało się to, co sugerowałem przed chwilą, czyli zamienione zostało, czyli zamienione zostało pole Host na All. I tak sobie właśnie zrobimy. Dobra, wracamy tutaj do naszego. Do naszego playbooka. To był ten. I zamieniamy tak, jak nam tu sugerował, czyli to pole zamieniamy na OL. Zapisujemy. Wracamy jeszcze raz z tym poleceniem. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Pa, pa, pa. Powinno być lepiej, ale nie idealnie, bo tu czeka niespodzianka. Jak widzisz, coś tu się dzieje i aktualizuje system, ale widzisz, nawet nie spojrzałem dokładnie, co tam się dzieje. Z ciekawości zajrzę teraz, aktualizuj system. Aha, okej, okay, dobra, no teraz rozwaliłem system, bo to może potrwać. Zatem, no to jest właśnie to. Tak jak obiecywałem, będziemy wdrażali deploy na produkcji, no i mamy, nie? Mamy w tym momencie aktualizację systemu. I tak, i to teraz potrwa. I czego to nas uczy? Przede wszystkim tego, że nie powinniśmy odpalać kodu jakiegokolwiek z internetu, czy też czatu GPT na serwerach produkcyjnych. Teraz mamy LABA, to jak najbardziej możemy się bawić, tylko że oczywiście teraz no to trochę potrwa. Zatem mamy chwilę, yy, mamy chwilowo temat z głowy. Zatem zobaczmy, co tam dalej miałem pokazać. Yy, Okej, okay. to zanim tu się wykona aktualizacja, to jeszcze pokażę Ci parę sztuczek, bo przede wszystkim jeżeli chodzi o... To narzędzie, to możemy dodatkowo jeszcze zaproponować, a nawet zasugerować ChatGPT, żeby zachowywało się jak ktoś. Przykładowo, zachowuj się jak zawodowy informatyk. Możemy teraz powiedzieć zawodowy DevOps. Niech będzie tak. Zawodowy DevOps i poprosimy go, żeby jeszcze raz nam stworzył ten właśnie playbook, ale właśnie jako zawodowy zawodowy devops, zatem skopiujemy sobie tą treść. Jeszcze raz klejemy to, czyli zachowuj się jak zawodowy devops, Twórz playbook do Ansible, który instaluje usługi na serwera Apache oraz MySQL i w tym momencie już po prostu żyjemy na Red, na Red Hat. Dobra, niech będzie tak i zobaczymy jakie będą wyniki. Podejrzyjmy, co tu się dzieje, tu się dzieje aktualizacja. Najlepszy termin na aktualizację to przecież jest piątek godzina 650, a nie czwartek 11. Mogłem się wstrzymać do jutra. Dobra, ale się to produkuje. Ładnie się to produkuje, nie? Dobra, instaluj Apache MariaDB na serwerach Red Hat. No i proszę bardzo, już mamy różnicę, bo przede wszystkim w tym momencie zastosował zmienne. Zatem, jak widzimy, jest to już troszeczkę bardziej zaawansowany kod w porównaniu do tego, co było wcześniej. Oczywiście znowu zawalił, bo użył MariaDB. Włączamy. Uruchamiamy. Ustaw root pasu. O proszę, tutaj teraz mnie zaskoczył, bo dodatkowo jeszcze skonfigurował bazę danych, nie? Zrobił taką prostą konfigurację bazy danych. Zatem pewne elementy dodał, no ale jeszcze mógł więcej, nie? Zatem możemy się tym pobawić. Co najlepsze, jeżeli teraz próbujesz to zapytanie powtarzać kilkukrotnie, to efekty mogą być zgoła inne. Zatem warto się tym pobawić, potestować. Natomiast jeszcze raz próbujemy. Zachowuj się jak zawodowy jak zawodowy specjalista cyberbezpieczeństwa i damy to samo. Dlaczego to robię? Bo chciałbym, żeby tym razem wymusić na ChatGPT. GPT, Wykonanie jakiejś konfiguracji w bezpieczeństwie, czyli przekierowanie portu, przekierowanie, właściwie odblokowanie, jakieś modyfikacje zabezpieczeń. Przynajmniej mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy. Zobaczymy. Cały czas leci z tymi aktualizacjami pakietów. No można, można, czemu nie? Zobaczmy, czy tu się wykonało. Tu leci dalej. Ale co najważniejsze, nawet mimo iż teraz mamy pauzę techniczną, bo cały czas to coś się dzieje, to najważniejsze mamy to, że w tym momencie ten playbook ma poprawną formę. Czyli jeżeli ten playbook został uruchomiony, to mamy w tym momencie potwierdzenie, że forma jest poprawna, ChatGPT GPT to zrobił dobrze. No i druga sprawa, inwentory też się zgadza, bo mamy tu połączenie z tymi naszymi hostami. Zatem inwentory też zrobił poprawie. Dobra, wracamy, wracamy. Ło, wow, proszę bardzo. Od razu tutaj jakieś opcje konfiguracyjne bazy danych. No okej, okay, no naprodukowało się, ale można powiedzieć, że show nie ma. Nie ma tu show. Hmm. Czyli można powiedzieć, że zrobił nam standardową rekonfigurację bazy danych. Nie, nie tego się spodziewałem, ale. Na szczęście my sami jesteśmy specjalistami, jesteśmy DevOpsami, jesteśmy znawcami od cyberbezpieczeństwa. Zresztą DevOps to jest człowiek orkiestra, on wie wszystko, zaczynając od złożenia skrętki poprzez rekonfigurację setki serwerów w tym samym czasie. Zatem dodamy coś innego. Poprosimy ChatGPT, żeby dodał nam jakiś element do tego playbooka. I zrobimy tak. Zmodyfikuj. Ten playbook i dodaj zadanie otwarcia portu 80. bo oczywiście nie na wszystkich dystrybucjach ten port będzie otwarty automatycznie. Zatem to, że teraz instalujemy sobie Apache, to nie znaczy, że będzie on dostępny. Na tym jak najbardziej możemy teraz coś takiego dodać. I Natomiast, jeżeli bym teraz powiedział zmodyfikuj ten playbook, to, on, to oczywiście ChatGPT użyje tego ostatniego playbooka. Jako, że nie podoba mi się ten playbook, to Użyję opcji wcześniejsze, Wrócę do podstaw i użyję tego, gdzie tutaj nam naprawiał All. Kopi. Zmodyfikuj ten playbook, dodaję otwarcie portu 80, i jeszcze coś dodamy. Oraz usuń, 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 aktualizację systemu. O, coś takiego mu podrzucimy i zobaczymy, jak się teraz zachowa. Adrian coś ciekawego zaproponował. Napisz mu: Zachowuj się jak informatyk Mietek. O, to jest dobre, zaraz przetestujemy. Ciekawe. I ci, którzy nie uczestniczą w moich szkoleniach, mogą w sumie nie wiedzieć, ale często robię tak, że jak prezentuję pewne laby, no to i, można powiedzieć, bohaterem naszego szkolenia jest Mietek. To jest taki użytkownik, którego często wykorzystuję. Dobra, co tu mamy? Zobaczmy. Przede wszystkim nie widzę w tym momencie instalacji systemu, zatem jest już poprawa. Mamy tutaj aktualizację, wywalił ten pierwszy task. Następnie zainstalował Apache. A. Otwórz port 80, Firewall D, port 80 TCP. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze. Reload Firewall. Teraz nie pamiętam dokładnie, czy na pewno tak wygląda, czy tak wygląda ta opcja w tym właśnie module. Wydaje mi się, że to trochę inaczej działa, ale musiałbym teraz. Nie zajrzeć do dokumentacji, już się nie będziemy tak szczegółowo bawić, ale naturalnie gdybyśmy to teraz uruchomili, sprawdzili i gdyby coś tu się wysypało, to oczywiście też dostaniemy odpowiedź. Aktualizacja dalej leci. Dobra. Mietek, informatyk. Zobaczymy. Przetestujmy to. Jak macie jakieś pomysły, dawajcie śmiało w komentarzach. Będziemy się bawić. Przynajmniej do kiedy mi zdrowie pozwoli. Eee, mi, dobra, tutaj jest, skopiujemy to sobie. Jak automatyzacja to pełną gębą, zachowuj się jak Mietek informatyk. Mietek informatyk. Jak informatyk Mietek. Tylko jeżeli to jest Mietek jakiś i ogląda to, to on niech się nie obraża. Mietek, Janek, Arek, nie ma znaczenia. To jest oczywiście przykładowe imię. Kiedyś, jak pracowałem w pewnej firmie, to było moje pierwsze w sumie zajęcie informatyczne. To stosowaliśmy użytkownika Stefan. Tak ktoś wymyślił i tak było. Oczywiście nie obrażaliśmy wtedy Stefanów. Dobra, instaluj Apache, ale jest w sumie. Cóż, rozumiem, że być może chcesz bardziej uproszczoną wersję Playbooka. Miedek jest praktykiem, który trzyma rzeczy proste i zrozumiałe. O proszę. Nie wiadomo skąd on to sobie wysunął, ale od razu widzimy tu jedną rzecz, której teraz sobie przypomniałem, że warto wspomnieć, bo ChatGPT może też wygenerować głupoty, może też kłamać. Zatem, jeżeli chcemy mieć pewność, że ChatGPT nie wymyśli nam głupot, to warto dodać do naszego zapytania, żeby nie kłamał. Przykładowo, jeżeli mamy coś takiego, to tu, ups, bez tego, to tu powinniśmy dodać. Następującą formułkę. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to nie kłam i nie wymyślaj. Zatem coś takiego już nie będę teraz sobie uruchamiał. Natomiast zobaczmy, co tu mamy. No, w sumie wyszło rzeczywiście nam proste. Prosty playbook. Mamy Apache i MariaDB. Zatem, no, nie wiem, czy Adrian cię to usatysfakcjonowało. Ja myślałem, że będą ciekawsze wyniki. Dobra, tu się instaluje. Dobra, to teraz polecimy z kolejnym narzędziem, trochę bardziej artystycznym, którym przyznam, że się bawię ostatnim czasie. wymyślam sobie różne głupoty. Zresztą ci, którzy przeglądają moje social media, to być może zauważyli, że styl graficzny postów, które wrzucam delikatnie się różni. Dlaczego? Bo korzystuję ostatnio narzędzia. Do generowania grafiki. Teraz już polecimy z tematem totalnie oderwanym od IT, bardziej pójdziemy w stronę grafiki, a w międzyczasie poczekamy na wynik tego, bo pokażę Mid Journey. Nie wiem, czy znacie mi Journey. Dajcie znać na czacie, jeżeli ktoś zna. Bo mi Journey to jest chyba drugie najbardziej znane w tym momencie narzędzie. O, jakiś error najbardziej znane narzędzie w temacie AI. I to narzędzie służy do generowania grafiki. Zatem możemy sobie coś takiego użyć do tego, żeby wygenerować pewien rodzaj grafiki. To co teraz widzisz to jest Discord. Dlaczego Discord? Dlatego, że Meet możemy sobie zaimplementować w różnych rozwiązaniach, chociażby właśnie podłączyć takiego bota na Discordzie. Ja akurat wykupiłem sobie pakiet subskrypcję do Meet Dlatego nie pamiętam w sumie jakie tam są limity ale w sumie to co tworzę to można powiedzieć że w tym momencie jeszcze się nie spotkałem z żadnymi ograniczeniami. Natomiast jak to działa. Przede wszystkim jeżeli prowadzimy sobie tutaj teraz slash to ten bot sugeruje nam kilka opcji między innymi właśnie settings które jak uruchomimy, to możemy sobie skonfigurować nasze ustawienia tego właśnie bota. Między innymi o to, jaką wersję mid-journey będziemy wykorzystywali. Ja w tym momencie mam najnowszą 5.1, dlatego że jest najnowsza i jest najbardziej dokładna. Natomiast dodatkowo jeszcze możemy tutaj użyć dodatkowych opcji. Przyznam, że od razu dodam, że nie mogę się nazwać za specjalista tego narzędzia. Ja pewne rzeczy tutaj sobie dopiero testuję, uczę się. Zatem, jeżeli chciałbym w tym momencie coś zmodyfikować, na przykład przeskoczyć na wersję czwartą, to po prostu klikam tą wersję i mam w tym momencie wersję czwartą. Natomiast wracam do piątej, wybieram raw mode. Dobra, niech będzie coś takiego, Stal high. Niech będą takie ustawienia, bo przyznam, że jeżeli chodzi o raw mode, taki surowy obraz, to tutaj mam chyba najbardziej ciekawe rezultaty. Natomiast teraz, gdybyśmy chcieli coś sobie stworzyć, coś sobie wykreować, to przede wszystkim musimy poinformować naszego bota, co właściwie chcemy. I tu mamy różne opcje. Jak prowadzimy ten slash, to mamy przede wszystkim imagine, imagine, imagine które powoduje to, że po wpisaniu odpowiedniego prompta, czyli takiego zapytania, ta sztuczna inteligencja utworzy nam pewien obrazek. Natomiast mamy dalej blend, gdzie możemy zblendować dwa obrazki, Mamy też settings, Describe. Describe powoduje to, że jeżeli załadujemy gotowy obrazek, to Midjourney opisze nam ten obrazek, co on właściwie przedstawia i jakiego zapytania powinniśmy użyć, żeby taki obrazek wygenerować. Natomiast my stworzymy teraz całkowicie coś nowego. Imagine i co możemy chcieć. Jak macie propozycję, to piszcie śmiało na czacie. Natomiast My. My teraz polecimy z fantazją. Niech to będzie IT specialist. Dlaczego pisze po angielsku? Dlatego, że są lepsze wyniki. Jak wprowadza się komendy po polsku no to różne są efekty, ale oczywiście jeżeli ktoś nie zna angielskiego to to też nie jest przeszkodą, bo wystarczy sobie wpisać dane polecenie po polsku, rzucić do Google Translator, następnie z tego Google Translatora wkleić to tu. I właściwie tyle. I też to będzie działało. Dobra. IT specialist is sick. Może coś takiego, że jest chory. Zobaczmy, czy macie jakieś propozycje na czacie. Nie, nie macie propozycji. Dobra, to może inaczej. Is angry because users are shouting on him. Coś takiego, użytkownicy krzyczą na naszego specjalista IT, co możemy dodać? There is a lot of computer stuff. stuff in his office. Czyli w tym przypadku mamy dużo komputerów dookoła niego. Opisujemy w tym momencie przestrzeń, która ma zostać wykreowana. I damy jeszcze fokus. of kafi Może tak. Co prawda, nie wprowadziliśmy wcześniej informacji o tym, że ma kawę, ale liczy, że sztuczna inteligencja teraz to doda, przynajmniej taką mam nadzieję. I dodatkowo jeszcze dodamy opcję. Jakie to opcje? Magiczne opcje. AR3-2, czyli. Od razu mówię, ja jestem lejkiem w tym temacie, ja dopiero się uczę, ale ile dobrze kojarzę o co tu chodzi, to przede wszystkim to jest perspektywa, jakiej użyjemy. Możemy też dodać opcję V, która powoduje to, że użyjemy konkretnej wersji mid Journey. Na przykład, jako że teraz jest 5.1, to możemy użyć 5.1 i minus S, 750. I zabijcie mnie, ale teraz nie wiem, co to jest. <laughs> nie pamiętam, nie pamiętam. Sprawdzałem, nie pamiętam co teraz to oznacza i teraz damy, dobra zostawimy to tak, dodamy jeszcze tutaj realistic style i coś takiego spróbujemy sobie wygenerować, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, na czacie nie macie żadnych propozycji, podejrzewam też, że za słabo promowałem ten live, możliwe, że byłoby więcej osób. Tą drogą, jak jesteście na czacie, jak ktoś to ogląda, to dajcie znać, jak się dowiedzieliście o tym live, bo być może właśnie za słabo ostatnio informowałem, że będzie taki live. Dobra, tu się generuje. Jak widzicie, coś tu się dzieje. Dobra. Jest Angry. Ok, zobaczmy, tu co się dzieje. Dalej idzie aktualizacja. Długo idzie. Dobra, coś tu się tworzy. Jak widzimy, ten nasz, ten nasz specjalista jest strasznie zdenerwowany. Mamy też postęp. To jest postęp, który nam pokazuje, yy, jaki jest status tego generowania. I teraz tak. Mamy. Yy, yy, Adrian napisał. Nie widzę przydatności Midżernej dla informatyków. Chyba generowanie infrastruktury sieciowej w formie grafiki. Ne? Żeby jasność. Też nie mówię, że w tym momencie będzie to miało duże znaczenie dla informatyków. Jedynie chcę pokazać, jakie są możliwości i czy możemy w tym momencie z czego możemy korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie, to jak najbardziej to, co zasugerowałeś, czyli generowanie infrastruktury sieciowej jak najbardziej ok, bo możemy sobie generować też chociażby grafiki do naszej dokumentacji. Przykładowo, jeżeli potrzebujesz zaimplementować schemat naszej infrastruktury sieciowej, to też nie mówię, że to stworzy wszystko tak jakbyś chciał, ale jeżeli opiszesz dokładnie co będzie w danej infrastrukturze sieciowej, czyli na przykładowo mamy dwa serwery połączone z routerem, gdzieś tam switch i tak dalej, to jest duża szansa, że to zostanie wygenerowane. Oczywiście nie zawsze mamy pewność w 100%, natomiast gdybyś chciał wygenerować teraz jakieś ikonki, które zostaną później stworzone pod twój schemat, to jak najbardziej. Natomiast zasugerowałeś coś, co możemy sobie wykorzystać, bo Spróbujmy spróbujmy coś takiego zrobić. Czyli imagine uh, projekt of network. There, are, there is, co może być, there is a router connected to switch uh, from switch. There is connection to Few Servers. Coś takiego sobie wymyślimy. Few servers. Eee, dobra. Spróbujemy dodać Technical slide. Nie wiem, czy to mi coś zmieni. Nie wiem. Przetestujemy. Tak jak mówię ja to też testuję. Eee, skopiuję sobie te elementy. Nie wiem, czy w takim przypadku jest sens. Ale możemy przecież się pobawić. Kliknijmy teraz, zobaczmy te grafiki. Jak one nam tu wyszły? Powiem tak, i tak jak Adam powiedział, dla człowieka z IT może niekoniecznie, na chwilę się schowam, może niekoniecznie jest to coś przydatnego, ale jako, jeżeli chodzi o mnie i dla innej osoby, które mają taką lekką duszę artystyczną, którą lubią pewne rzeczy tworzyć, to jest mega zajawka i nie ukrywam, że zabawa z tym narzędziem sprawia mi sporą frajdę. Zresztą zobaczmy, Jaki tu jest styl? kurcze komiksowy, bajka. Naprawdę fajna kreska. Jakbym coś takiego zobaczył, przykładowo, gdzieś w jakimś komiksie, naprawdę, naprawdę by mi się to podobało, to może mniej. A jeżeli chodzi o to, oczywiście poza palcami, hmm? warto na to zwrócić uwagę, bo czasami dziwne rzeczy są generowane przez sztuczną inteligencję. No, o to tutaj ten efekt tej twarzy, naprawdę fajnie jest wykonany i podejrzewam, że jeżeli byście. Gdzieś zobaczyli właśnie na jakiejś prezentacji czy social media tego typu grafiki, to możliwe, żebyście się nawet nie zorientowali, że to jest stworzone przez sztuczną inteligencję. Mad Mike pisze: spoko, jest fajna zabawa, na prezentacje fajne. No właśnie, to jest druga sprawa, że jeżeli tworzymy prezentację, no to wykorzystanie, stworzenie tego typu grafik yy, też jak najbardziej yy, się przyda. Wróćmy do tego, zobaczmy, co nam tu stworzył. No, no dobra, nie, nie ma tu szału. Przyznam, że nie mam jeżeli chodzi o tą prezentację. Podejrzewam, że musiałbym pobawić się z różnymi opcjami, coś to zakombinować, bo w tym momencie, no nie, to nie wygląda jak diagram. Właśnie może złego słowa użyłem, bo gdybyśmy spróbowali diagram użyć, możliwe, żeby był inny efekt. Imagine. Diagram. Diagram of Spróbujmy. Nie zaszkodzi. Natomiast z tym zapytaniem, oczywiście, możemy pewne rzeczy modyfikować też. Bo jeżeli chodzi o coś takiego, to możemy też dodać Imagine i zmodyfikować to zapytanie. Because users are he on him. I co możemy dodać? Możemy na przykład chcieć zobaczyć tych użytkowników. On Image. We see a lot of people, People, pe, People. People, focus on people. People. on e, Shouting people. Dobra, coś takiego. Zobaczymy, jaki teraz będzie efekt. Tu się tworzy, a czasami są takie opóźnienia, więc musimy chwilkę poczekać. Tu się jeszcze dzieje, tu się nigdy nie skończy. A właśnie. Uruchomiłem sobie jakieś dwa serwerki nie wiem, kiedy one były aktualizowane, czy one w ogóle były aktualizowane. Aj, teraz nam przeźbi. Zatem nie wiem, czy się doczekamy. Natomiast, jeżeli chodzi o alternatywy, to oczywiście, jeżeli chodzi o alternatywy, to tych jest więcej. Między innymi, co możemy jeszcze wykorzystać? Bo jeżeli chodzi o grafiki, to jest coś takiego, jak... A, dobra, zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem o jednej rzeczy, bo... Jeżeli chodzi jeszcze o te grafiki, to tak szybko już, już nie będziemy przyciągać, to możemy dodać sobie do takiego zapytania: O, mamy gotowe. Jak widzicie, teraz jest całkowicie inny styl. Nie mamy takiego realistycznego, czy ja użyłem realistyczny styl? Realistic Style, ok. Możliwe, że ten row. Ciekawe, co się stanie, jak wyłączymy to row. Settings. Wyłączymy row. I teraz zrobimy sobie coś następującego, skopiujemy jeszcze raz to zapytanie, damy Imagine i dodamy coś takiego, bo możemy tutaj dodać różnego rodzaju przykłady, opisy, jakbyśmy chcieli, żeby to Zostało wykonane. Czyli przykładowo, jeżeli chcielibyśmy zdjęcie, to możemy dodać sobie jeszcze następujący kawałek kodu, czyli using the Sony Alpha. I tutaj mamy jakiś model. Przyznam, że nie jestem specjalistą od aparatów, ale możemy tego typu dopiski dodawać, żeby to ten obrazek był przynajmniej w teorii jak najbardziej realistyczny. Bo do końca też nie mamy wpływu na to, co otrzymamy. Zatem warto się tym pobawić. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywy tego typu rozwiązania, to jest jeszcze coś takiego jak Dali. Dali to jest narzędzie, które jest tworzone między innymi przez znaczy między innymi jest przez OpenAI, czyli twórców między innymi właśnie ChatGPT i tutaj też możemy tworzyć pewne rzeczy. Przyznam, że ja ostatnio sobie załadowałem to narzędzie na swój serwer, ale Akurat dzisiaj zobaczyłem, że coś mi się rozjechało z połączeniem z API, zatem na serwerze tego nie pokażę. Natomiast tutaj też możemy pewne rzeczy wygenerować. Przykładowo chcemy coś takiego: Computer with Disconnected Network, Cable using Sony Alpha. Jeszcze raz, Cyberpunk photography Style, i shoot. I tu mamy konkretne ustawienia aparatu. Tworzymy, generujemy i zobaczymy, jakie będzie mieć efekty. Zobaczmy tu. Dobra, co się dzieje. Dobra, zwróćmy do tych wcześniejszych grafik. Przede wszystkim ten diagram. Trochę już jest lepiej, ale to jeszcze nie do końca to, co nam chodziło. Zatem, jeżeli chodzi właśnie o prezentację, tak jak Mad Mike napisał, to jak najbardziej możemy się w tym pobawić. Natomiast, jeżeli chodzi o diagram, no, daleko ja temu od, diagra od diagramu, tutaj też. O. Zatem, widać, jak to wygląda. Co jeszcze sobie tworzyliśmy? Mieliśmy ten Tą grafikę, której wyłączyliśmy raw style i użyliśmy yy, konkretnego aparatu. I no, i tak to wygląda. Mamy fokus. No, według mnie fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Nie wiem, jak to oceniacie, ale według mnie naprawdę fajne grafiki wyszły. Eee, co tu się tworzy jeszcze? Dobra, komputerity disconnected network. O, takie tam kabelki odłączone. Natomiast Adran teraz napisał wygeneruj pełny rack ze sprzętem sieciowym w stylistyce cyberpunk. Okej, okay, ale spróbujemy tu użyć mid-journey. Przyznam, że mid-journey według mnie podrzuca lepsze efekty. Zatem imidżyn, używamy jeszcze raz tego zapytania. Tylko, co tam chciałeś? Serwer rack, dobra. Serwer Rac Full of Network Devices, coś takiego. Dobra, cybernetyczny styl tutaj zostawimy. Music, Cyberpunk, Photography Style tego chyba chciałeś, tak? Tego chciałeś, dobra, użyjemy. Ach, nie dodałem tam opcji tych, tych, tych odnośnie mid -journey. ale powinno być chyba okej, okay. zobaczymy. A, tu jeszcze aktualizacja leci. Yy, dobra. Co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze jedną rzecz chcę pokazać. To narzędzie, w tym przypadku wracamy do Ansible, jest takie narzędzie Ansible AI. Ok. Jest coś takiego. Tylko jeszcze zobaczmy tu, jak to wygląda. Cybernetic Style. Dobra. No, jest to co popatrzeć. Dużo detali. Dużo detali. Aż się zawiesiłem chwilowo. Eee, więc daj znać Adrian, czy to Cię usatysfakcjonowało? Ciekawe wygląda, czasami to bardziej przypomina, przynajmniej ten obrazek, otwartą płytę główną, e, otwarty, otwarty komputer i płytę główną. Natomiast tu no są to ciekawe rzeczy, tutaj ładnie kabelki ułożone, gdyby tak wszędzie były kabelki ułożone, to świat wyglądałby inaczej, nie byłoby wojna na świecie. Dobra, Ansible AI. Kolejne narzędzie, które według mnie jest ciekawe, to jest narzędzie udostępnione już przez Ansible, przez Red Hat, które pozwala nam generować playbooki. I dobra, zobaczmy co wcześniej tworzyłem. Update dnf package call http on host call it ai. Adrian napisał, że nieźle. Zgadzam się. Dobra, generate playbook. Zatem. Żeby jasne, O co tu chodzi? Przede wszystkim wprowadzamy tutaj na informacje o tym, co chcemy wygenerować. I następnie klikamy Generate Playbook. I czekamy na odpowiedź. Muszę powiedzieć, że kolejne narzędzie, które pozwala nam tu pewne rzeczy testować. Przyznam, że długo to trwa. Jak się akurat jeżeli chodzi o Ansible AI. To do tej pory, gdy sprawdzałem sobie to narzędzie to można powiedzieć, że od razu miałem odpowiedzi, a teraz myśli, może coś się zwisiło. Więc zobaczymy, zobaczymy. Możliwe, że tu się nie doczekamy. Ja zaplanowałem, że w godzinę się tu zmieścimy. Zobaczymy, czy się uda. A aj, Ajajaj, długo coś tu działa, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak długo to chodzi. Ale z jakiegoś powodu mieli. Dobra, może odświeżę, bo przyznam, że nigdy tak długo to nie trwało. To może inaczej. Uśliwość życzy martwych. Oskar napisał: tak, no właśnie tak jest. Dobra, stworzymy coś innego. Install Apache and MySQL, czyli w sumie próbujemy to porównać z wynikami ChatGPT. Instal Apache and MySQL on Red Hat Servers. Zobaczymy. Generate playbook. Pach, 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 pach. Pach, 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 Długo myśli. To jest hakował serwerie Red Hata. Może AI hakuje. Tak, myśli. Myśli. Przyznam, że akurat jestem zaskoczony, bo tu zawsze szybko wszystko działało, natomiast w tym przypadku musimy poczekać. No, Ale to jest właśnie to, nie? że w momencie, gdyby się okazało, że, że odcina nam takie narzędzie i sami też nie wiemy, jak wykonać pewną rzecz na serwerze, a góra naściśnie, że musimy w tym momencie wykonać konfigurację tego serwera, no to jesteśmy, brzydko mówiąc. Proszku, nie? Bo kto to zrobi? Dalej to nie zwalnia nas wiedzy. Dobra, a ten się zapytał, czy Ansible AI jest za paywallem? Nie, to w tym momencie jest darmowe narzędzie. Aczkolwiek zmieniło się też, zmieniła się jeszcze jedna rzecz w ostatnim tygodniu, bo jak testowałem to narzędzie, nie wiem, z miesiąc, może dwa miesiące temu, to, to nie trzeba było się nawet rejestrować. W tym momencie jest potrzebne konto do, do tego, żeby tutaj działać. Na tym musicie po prostu założyć swojego użytkownika. Adres jest prosty, ansible.ai Tak to wygląda. Eee, dobra. To cały czas leci. Cały czas leci, zatem nie zobaczycie tego błędu. Natomiast, znaczy możliwe, że zobaczycie na ostatnią chwilę. Natomiast to, co chciałem, o czym chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tego playbooka, to wracając do tego, co nam w tym momencie się mieli na serwerze, to. Generalnie, jeżeli wiemy, jakie zmiany zmodyfikować, wprowadzić, co powoduje dany błąd, to wtedy też modyfikacja takiego playbooka, który mamy tu wygenerowany który nam spowoduje pewien błąd, bo prędzej czy później wysypałby się w tym przypadku błąd, że nie znaleziono usługi MariaDB Server to wiemy, że wystarczy zmodyfikować ten fragment, zamienić MariaDB na MySQL, tutaj też MySQL D i właściwie wszystko nie i wtedy ten playbook jak najbardziej nam się odpali natomiast w tym przypadku po prostu cały czas trwa aktualizacja systemu no nic nic teraz nie zrobimy tutaj też cały czas myśli jeszcze upewnię się czy tutaj mi czasem jakaś jakaś wtyczka nie zablokowała też tak może być może coś prowadzili nie wiem jeszcze raz to spróbujemy wygenerować no nie, wydaje mi się, że po prostu jest teraz zwiecha jakaś i długo to myśli. Zatem to do czego zachęca, to przetestujcie sobie to później, wejdźcie na Symbol AI, wprowadźcie jakieś zapytanie, zobaczcie jak to wygląda, czy to działa, jak to działa, jaki playbook wam wygenerowało i też modyfikujcie pod własne potrzeby, łatwo jest wtedy też dostosować. Zatem tyle, nie wiem. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Ja jeszcze tylko to dodam. Że ci, którzy wiedzą, to wiedzą, bo wczoraj puściłem lekkie ogłoszenie, zresztą też w social media puściłem ogłoszenie, że startujemy z nową edycją kursu Ansible. Tylko, że tutaj jest jedna zmiana, bo w tym momencie startujemy z zapisami na nową edycję. Zatem, jeżeli chcecie się tego wszystkiego uczyć od podstaw obsługi automatyzacji, obsługi Ansible, to jak najbardziej zapraszam. Zapisy trwają do środy, godziny 21.00. Od razu dodam, że kupon sesadmin jeszcze działa, jeszcze nie zostało wykorzystane. Ci, którzy nie wiedzą, to zamawiając ten, właśnie kurs, wchodząc tu i dodając kupon sesadmin tylko teraz może się wylogować. Mam powiadomienia, że powoli muszę kończyć. Zatem jeszcze raz. Teraz jestem zalogowany. Wchodząc tu, zamawiając i dodając sobie kupon sesadmin Macie zniżkę dodatkowo o 100 zł, bo w tym momencie przeceniliśmy ten kurs na 799 zł. Dodatkowo, jak bierzecie sobie tutaj zamów, wprowadzacie w tym miejscu kod zniżkowy Sysadmin, to jeszcze przypisze się stówka mniej. Tylko to jedna informacja, ten kubą działa dla 21, 21 osób, eee... Po wczorajszym mailu na ten temat trochę zamówień wpadło. Nie wiem teraz ile nie sprawdzałem tego. Zatem jeżeli chcecie z tego korzystać, no to po prostu informuję, że dla 21 osób to zadziała, później będzie ta cena 799 aż do środy 21. I jeżeli chodzi o zmiany, o jakich tu wspomniałem, to przede wszystkim to jest nowa edycja, startujemy z nowymi materiałami. Te osoby, które uczestniczyły do tej pory w kursie Ansible, otrzymają tę aktualizację za darmo, zatem wszystko będzie dla nich bez zmian, nie trzeba się tu ponownie zapisywać. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, to przede wszystkim dodajemy nowe lekcje, w którym pokazujemy obsługę Visual Studio Code razem z tyczkami, razem z zaplanowaniem swojego środowiska pracy i przygotowaniem playbooków za pomocą Visual Studio Code. I druga sprawa, myślę, że o wiele bardziej ciekawsza. To jak zjedzicie sobie do agendy, pojawia się tutaj coś takiego, bonus. To co prawda będzie moduł 13, ale mamy tu narzędzia AI, zatem to, co w tym momencie je pokazałem, będzie rozbudowane jeszcze bardziej jeszcze lepiej omówimy na konkretnych przykładach, pokażę kolejne elementy, które możemy sobie tutaj dodać do codziennej pracy, żeby automatyzować taką naszą pracę. Zatem w tym momencie tworzę osobny trzynasty moduł do tego kursu. Na temat właśnie narzędzi AI i to się pojawi już w czerwcu. Zatem już w czerwcu te lekcje, ten moduł dorzucimy do tego kursu Ansible. Zatem tak to wygląda. Jeszcze tylko okiem zerknę tu. No, nie, to może trwać i trwać. Dobra, jeszcze zobaczmy. Jaki Adrian się pyta, jaki jest argument za Ansible AI przeciw czatowi. No. Kurczę. Argument jest głównie jeden kluczowy, czyli nigdy nie mamy pewności w 100%, że to, co nam ChatGPT stworzy, jest w 100% bezpieczne, zaufane. Poza tym, jeżeli będziemy tworzyć tego typu rzeczy, jak ja teraz pokazałem, czyli inwentory z hasłami, jeżeli będziemy umieszczać rzeczy, które nie powinny być widoczne, no to niestety, ale jednak ChatGPT to jest dalej tylko narzędzie, dalej aplikacja i to narzędzie jest utrzymywane na trzech serwerach, zatem gdzieś te informacje trafiają dalej. Co prawda ostatnio wprowadzono opcję w ChatGPT, która pozwala nam pozwala nam wyłączyć zapisywanie tego co tworzymy i wysyłanie na serwery gdzieś tam dalej OpenAI, ale nigdy nie mamy pewności czy rzeczywiście te informacje gdzieś nie trafiają. Wiemy dobrze ile było wycieków danych w historii Ile razy było takiej sytuacji, że ktoś mówił, że dane nie są zbierane, a jednak były. Zatem, jeżeli chodzi o korzystanie z takich danych firmowych, poufnych, no to nie jest najlepsze rozwiązanie. No, natomiast druga sprawa to oczywiście trzeba pamiętać o tym, że, że trzeba to wszystko testować. Bo jeżeli już uruchamiamy taki kod najpierw na środowisku testowym, też przejrzeć te wszystkie parametry. Bo nawet jeżeli teraz uruchomiliśmy ten playbook. Nie, tak jak ja można powiedzieć z czapy uruchomiłem w tym momencie ten playbook i nie spojrzałem, że jest aktualizacja systemu, no to w tym momencie jest aktualizowany system. I właściwie co? No jeżeli byłby to serwer produkcyjny i zainstalowałaby się poprawka, której nie chcemy, no to mamy problem. Mamy problem. Coś, coś może nam przestać w tym momencie działać. Serwer może być niedostępny. Mogą być opóźnienia. Dużo rzeczy może się wydarzyć. Zatem to wszystko trzeba podchodzić z głową. I jeżeli chodzi o tego typu narzędzia, to jak najbardziej polecam, ale do tego, żeby sobie ułatwiać pracę, a nie zastępować swojej pracy tym. Bo w tym momencie, w ten sposób można naprawdę stworzyć sobie sporo problemów. I też zachęcam do testowania, używania. Tym samym też, jeżeli bawicie się w kodowanie, szczególnie ja raczej trafiam do osób, które działają jako administratorzy DevOps. Zatem w naszej branży, jest popularny Python. Jeżeli działacie w Pythonie i chcecie coś stworzyć, to naprawdę też zachęcam do tego, żeby tutaj poprosić ChatGPT o to, żeby wygenerowało nam jakiś kod. Dla przykładu teraz podrzucę coś takiego. Stwórz mi kod Pythona, który wykorzystuje twoje API. I, I co? I co możemy stworzyć? I pozwala analizować logi na serwerze Linux. Zobaczmy, co nam utworzy. No i dobra, Jakieś biblioteki są tu generowane, adres IP? To oczywiście moglibyśmy sobie zastąpić zmienną. A użył w tym momencie adresu IP, który wcześniej podrzuciłem, zatem też musieliśmy, powinniśmy dodać w tym momencie informację, żeby, żeby się nie sugerował tym. No i cóż, i wypadałoby to teraz przetestować, sprawdzić i zmodyfikować, dlatego że pewne rzeczy mogłyby tu nie działać. Poza tym nie widzę w tym momencie nawiązania do API OpenAI. Albo mam już, albo choroba mi pogrąża i teraz mam zaćmienie, ale nie widzę. Nie. Według mnie to by nie zadziałało. A to musielibyśmy zmodyfikować jeszcze. O, tutaj jest, wysłałem żądanie do API. Zobaczmy, które wykorzystuje Twoje API. To moglibyśmy teraz jeszcze się pobawić z innymi zapytaniami, które wykorzystuje API OpenAI, może. Zatem. Teraz podrzucam jeszcze taką można powiedzieć, że pracę domową, żebyście sobie to potestowali, pobawili się tym o nie Dlatego, że różne mogą być wyniki i też to narzędzie pozwala nam też podejść do pewnych zadań od innej strony, bardziej analitycznej. Gdzie musimy wydedukować sobie, jak coś zmodyfikować? Jeżeli uruchomimy teraz taki skrypt, okaże się, że nie działa, to co powinniśmy zrobić? Jakie pytanie zasugerować, żeby to zaczęło działać? Zatem to, to jest fajne ćwiczenie, można się z tym pobawić, szczególnie jeżeli chodzi chociażby o Pythona czy różne rodzaje narzędzia do programowania. Żytokiem na to, o, proszę, proszę. Na ostatnią chwilę, na ostatnią chwilę tutaj lecimy. Change, aktualizuj system, ale no, jeszcze ten, jeszcze host jeden. Dobra, ja uciekam, bo to jeszcze potrwa. Jeszcze drugi host, ale jak widzicie, no, poszła aktualizacja, zmieniony został host drugi, zatem playbook działa. Popatrzcie się tym, naprawdę zachęcam. Ja już uciekam.